czytałem jeden z Pani wywiadów i wspomniała Pani, że jest Pani bardzo dumna ze swojego syna. No i chciałem zapytać właśnie nie o to, co on robi, czym się zajmuje, a o to, jak Pani siebie ocenia jako matka. Reklama dźwignią handlu. Nie, ja uważam, że po prostu nie wychowuje się dzieci dla nas samych, że dzieci to nie jest nasze, nie wiem, przedłużenie naszych ambicji i naszych marzeń, tylko dzieci wychowuje się dla świata, dla nich samych. I jeżeli dziecko potrafi samodzielnie nadać sens swojemu życiu, każdego dnia potrafi po prostu pięknie żyć, to już jest wielki sukces. I mnie się wydaje, że to danie przestrzeni wolności to jest zawsze najtrudniejsze, bo nam się wydaje, że my lepiej wiemy i że dzięki nam nasze dziecko uniknie jakichś porażek, jakichś błędów, my ustrzeżemy. Wydaje mi się, że nigdy za nikogo jego życia nie przeżyje. Każdy musi przeżyć swoje życie i ważna jest taka baza na pewno, żeby pomóc dziecku odróżniać dobro od zła, żeby jakąś hierarchię wartości w życiu ustawić, empatię. Jeżeli to się uda, a w wypadku Wiktora wydaje się, że się udało, że jest bardzo empatycznym człowiekiem, pracuje w sierocińcu od lat i naprawdę wydaje mi się, że ma z tego ogromną satysfakcję, to znaczy to nadawanie sensu swojemu życiu wychodzi mu i nie, ja nie potrzebuję na sztywnym holu mu pokazywać jego drogi życiowej, wręcz przeciwnie, mogę się od niego uczyć, bo wydaje mi się też, że zrobił już tak dużo dobrego w życiu, że wielu z naszych dorosłych, bardzo zamożnych przyjaciół tyle nie zrobiło dla innych, bezinteresownie, co on w wieku już, nie wiem, 25-27 lat w tej chwili zrobił. Także w tym sensie mogę powiedzieć, że jestem dumna jako matka, ale to jest tylko po prostu, żeby nauczyć na pewno dzieciaka, czym jest godność, czym jest wolność i czym jest sens życia. I jak trzeba go szukać w świecie żywym, nie wirtualnym, nie w grze komputerowej i gdzieś tam na Discovery, tylko jak zdobywać świat, jak go poznawać, jak go oswajać. Na pewno nauka języków, to są takie rzeczy, które należy inspirować w dziecku. No, on był dosyć zdolny, więc to łatwo szło. Wydaje mi się, że każdy ma też rodzic inne zadanie, bo nie każdemu się trafia na przykład zdrowe dziecko, prawda, z jakimiś takie rokujące na jakieś wyczyny, nie wiem, zdobywanie szczytów. Także każdy rodzic ma gdzieś indziej te priorytety. Natomiast każdy może powiedzieć do swojego dziecka, bądź królem twojego życia. Każdy może być królem swojego życia. I to warto zapamiętać sobie jako rodzic na pewno, że żeby w dziecku zaszczepić poczucie własnej wartości, godności i to samodzielność.